happy this evening? Jesteście szczęśliwi dziś wieczorem? That doesn't look like very happy. Ta reakcja nie wyglądała na ludzi szczęśliwych. This is how you are, you'll be happy in Poland. Are you happy? Jak się pytasz w Polsce, czy jesteś szczęśliwy, to ludzie mówią. Are you happy to be in the church this evening? Jesteście szczęśliwi z tego powodu, że jesteście w domu Bożym, w kościele? 20 people are happy. 20 osób jest takich bardzo zadowolonych. Amen. We'll try it again. Ja spróbuję jeszcze raz. Are you happy in the house of God? Jesteście radośni z tego powodu, że jesteście w domu Bożym dzisiaj? O! Amen. They clap their hands so that I won't ask again. Klaszczą, bo nie chcą, żebym jeszcze raz zadał to pytanie. Well, I'm happy to be with you this evening. Ale ja jestem szczęśliwy i radosny, że mogę być z wami dziś wieczorem. I'm happy because God is here in this place. Jestem szczęśliwy, bo Pan jest pośród nas. Amen. The presence of Jesus Christ is here. Obecność Pana Jezusa Chrystusa jest na tym miejscu. That means we are going to have a good time tonight. A więc to oznacza, że możemy mieć wspaniały czas. Amen. Whenever Jesus comes, it's always good. Bo zawsze kiedy Jezus przychodzi, zawsze jest dobrze. Because his power, his presence, his blessings. Jest jego moc, błogosławieństwo, obecność. His healings, his deliverance. Jest uzdrowienie, jest uwolnienie w Jezusie. Everything he brings with him. Wszystko on wnosi wraz z sobą. Amen. Amen. Well, we have been talking along the way then. We're saying that I've been coming to Ulstron for more than 15 years. Jadąc do was po drodze, rozmawialiśmy o tym, że jeździmy już do Ulstronia ponad 15 lat. 16, 16 years. 16 years. 16 lat. Amen. In those days I can see the clock. W tamtych dniach na początku wyraźnie widziałem zegar. But now I can't see the clock. A teraz nie widzę go już wyraźnie. Amen. And God has been so good to us. I przez ten czas Bóg był dobry dla nas. You have been a great blessing for India. Byliście, jesteście wielkim błogosławieństwem dla nas w Indiach. This church has given generously year after year for the work in the nation. Ten zbór hojnie rok po roku zbierał ofiarę na naszą służbę. And I really want to thank every one of you on behalf of all my pastors in India. I w imieniu wszystkich pastorów Indii chcę wam bardzo serdecznie podziękować. We have used the money that you've given. We have used it to build orphanages. Z pieniędzy, które tu zbieraliśmy, wspieraliśmy rozbudowę sierocińców. We help pastors. Pomagaliśmy pastorom. Build village churches. Budowaliśmy małe budynki kościelne na prowincjach Indii. We bought them bicycles. Kupowaliśmy rowery. So thank you so much. Dziękuję wam za to. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And the ministry continues to grow. I nasza służba ciągle się rozwija i powiększa. Last year I completed 40 years in my ministry. W zeszłym roku zakończyłem 40 lat mojej służby. That's not bad for a 35-year-old man. To nie jest to jest dobry wynik dla 35-latka. Don't you think? Amen. I started when I was 21 years old. Ale tak naprawdę zacząłem służbę mając lat 21. I still remember walking out of my house. Pamiętam te dni, kiedy opuściłem mój rodzinny dom. I left my job. Zostawiłem moją pracę zawodową. Obeyed the call of God. Posłuchałem Bożego powołania. Walked out of my house. I opuściłem mój rodzinny dom. With a big bag full of tracts. Z torbą pełną traktatów chrześcijańskich. And my Bible. I oczywiście z Biblią. I didn't have any idea what God wanted me to do. Nie miałem w ogóle pojęcia, ani nie rozumiałem, co będę robił, co Bóg uczyni. I did not know what was ministry. Nie miałem pojęcia, co to znaczy być w służbie. I didn't know how to preach. Nie umiałem w ogóle głosić kazań. But God called me. Ale Bóg mnie powołał.
I always thought I will do nothing much for God. Zawsze na początku, gdy się nawróciłem, miałem takie przekonanie, że niewiele dla Pana Boga będę w stanie zrobić. I struggled a lot in my life. Miałem wiele trudności w życiu. I remember walking 20-25 kilometers every day. Pamiętam te dni, kiedy musiałem chodzić pieszo 20 kilometrów. Not that I liked walking. Nie dlatego, że lubię spacery. I did not even have the few pennies to pay for my bus fare. Nie miałem nawet grosza, by kupić bilet na autobus. I had no place to stay. Nie miałem gdzie mieszkać. I used to sleep in front of the shops in the land. Spałem w różnych zaułkach przy opuszczonych witrynach sklepu. I was starving for many days, several times. Wiele razy głodowałem, nie miałem co jeść. But that's how I started my ministry. Ale tak rozpoczęła się moja służba. As I said, I didn't know why God called me in my life. Wiele razy zadawałem pytanie Panu Bogu, dlaczego Ty mnie powołałeś? But God had a plan. Ale Pan Bóg miał swój plan. I started off the ministry right on the roadside. Zacząłem moją służbę na ulicach. Preaching open air meetings. Tak zwane otwarte nabożeństwa uliczne. And right on the roadside I saw amazing miracles. I tam na tych spotkaniach widziałem niesamowite Boże cuda. So many amazing healings. Wspaniałe uzdrowienia. Blind eyes open. Niewidomi odzyskiwali wzrok. Jumped up and walked. Sparaliżowani chodzili. Cancers healed. Nowotworowe zmiany były usuwane. And God continued to do miracles from that day onwards. I od tego dnia Pan Bóg cały czas czynił cuda. All through these 40 years I see przez całe 40 lat God's miracle hand being manifested. Zawsze towarzyszyły mi w służbie cuda. Amen. God wants to do that tonight. Wierzę, że i dziś wieczorem Pan chce to God czynić. Wants to do miracles in our life. Pan chce czynić cuda w naszym życiu. Would you like to have a miracle in your life tonight? Czy chciałbyś otrzymać Boży cud dziś wieczorem? Would you like to have a miracle in your life? Chciałbyś otrzymać cud od Pana dziś wieczorem? Would you please show your hand if you do? Podnieś rękę, jeśli tak, jeśli oczekujesz na to. Amen. Amen. Do you really want one? Naprawdę chcesz? You do? Tak. That means you can have a miracle. A więc możesz go otrzymać. Amen. Because he's a miracle working God. Bo Bóg jest Bogiem cudów. To God, miracle is not a miracle. Dla Boga cud nie jest cudem. Only for us it is a miracle. Tylko dla nas jest cudem. For him it is just a normal thing. Dla niego jest to normalna rzecz. He will walk along and people will be healed. On może przejść wokół nas i będziemy uzdrowieni. And he'll call out and the dead will rise up. On zawoła swoim głosem i zmarły może powstać. Because that is the nature of God. Bo Bóg ma taką naturę. And that very same Jesus Christ is here. This evening. I dziś wieczorem Pan Jezus jest na tym miejscu. Hallelujah. Hallelujah. That's what I experience all through my life. A więc tego doświadczam przez całe moje życie. Amen. Amen. And God started to increase the ministry. Bóg zaczął powiększać naszą służbę, zasięg naszej służby. Churches were established. Zaczęliśmy zakładać zbory. And today we have got more than 4,100 churches. Mamy więcej niż 4,100 zborów. Amen. Amen. Hallelujah. And keep on growing. I cały czas się rozwijamy. Every week new churches are starting. Każdego tygodnia powstają nowe zbory. Amen. People are getting saved. Ludzie się nawracają. People are getting healed. Są uzdrawiani. Amen. God is doing wonderful things. Pan czyni wspaniałe rzeczy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We got 17 orphanages. We take care of hundreds of children. Mamy 17 sierocińców. Opiekujemy się setkami sierot, setkami dzieci. Pastor Leszek was talking to you. Kiedy pastor Leszek mówił do was? We got some orphans for cards with us today. Wspomniał o sierotach, które potrzebują wsparcia. You can sponsor an orphan child in India. Można takie dziecko utrzymywać w Indiach za niewielkie pieniądze. So many pastors who desperately need support. Jest wielu pastorów, którzy potrzebują pomocy. Amen. They have laid down their life for the gospel. Niektórzy z nich są gotowi oddać swoje życie. And they need help. Dla głoszenia Ewangelii. Oni potrzebują wsparcia. And we're looking for people to help them. I ciągle poszukuję ludzi, którzy by byli gotowi These are pomóc. All not ordinary pastors. To nie są zwykli pastorzy. They are being persecuted. They paid a big price płacą to be in the ogromną ministry. Cenę
dlatego że są w służbie. Like in the last one year we have been having lot of trouble with the present government. W ostatnim roku mamy bardzo wielkie problemy z obecnym rządem, władzami w Indiach. It is a Hindu government. Ponownie władzę objął bardzo hinduski rząd. So after this government came to power, we are having so much of persecution have increased so much. Kiedy zostali powołani do urzędu, zaczęli prześladować chrześcijan. And so many hundreds of churches were burned down. Setki zborów było spalonych w tym roku. Pastors are beaten. Pastorzy są bici. Persecuted everywhere. Prześladowani w różnych częściach Indii. And there's one horrible story that happened. Na przykład taka straszna historia, która niedawno się wydarzyła. 6 months ago. 6 miesięcy temu. One of the pastors and his wife was kidnapped by these people. Pastor z żoną zostali uprowadzeni przez tych militarnych Hindusów. And they took them to the jungle. Wywieźli ich do lasu, do dżungli. And there they demanded that they should deny Christ. I tam ich zmuszali do wyparcia się Chrystusa. And they told the wife like this. I powiedzieli do żony tego pastora. If you deny Christ, you can go home. Jeśli wyprzecie się Chrystusa, spokojnie odejdziecie do domu. Otherwise, we will kill your husband in front of you. Jeśli tego nie zrobicie, to zabijemy twojego męża na twoich oczach. They never thought that they will do something like that. Oni nie przypuszczali, że oni są gotowi to zrobić. They both were begging, you know, obydwoje klęczeli przed nimi i prosili o łaskę, o zmiłowanie. They will not do it. Żeby tego nie zrobili. And the pastor and his wife said, "We will not deny Christ, even if we have to die." Ale ogłosili bardzo stanowczo, że nawet jeśli przyjdzie im umrzeć, to nie wyprą się Chrystusa. We will die for him. Umrzemy dla niego. So then, just in front of the wife. A więc, kiedy żona patrzyła na to, they took a big knife. Wzięli wielki nóż. And they cut the head of the pastor. I obcięli głowę pastorowi. And the head falls off. I To było takie cięcie, które spowodowało, że głowa odpadła. And they were not satisfied with that. I byli nieusatysfakcjonowani z tego. They took the same knife and cut open the rib cage. A więc otworzyli klatkę piersiową tego pastora. They put their hand inside and pulled the heart out. Włożyli rękę do środka i wyrwali mu serce. Heart out of a dead man whose head is gone. To był martwy już człowiek, bez głowy. And they squeezed the blood on the Bible. I wzięli Biblię tego pastora i nad tą Biblią ścisnęli to serce. And they said, "This is what we would like to do to every Christian in this." I powiedzieli, to będziemy robić wszystkim chrześcijanom, których spotkamy po drodze. So life has not been easy for us. A więc życie nie jest dla nas łatwe. So whenever I'm asking for you to support a pastor and family. This is the kind of pastors I'm A więc kiedykolwiek proszę o wsparcie dla pastora, to o takich pastorach ja mówię. They are struggling and suffering so much for Jesus Christ. Wielu z nich cierpi okropnie dla Ewangelii. Many have given their life for the Lord. Wielu straciło życie. I'm looking after the wife and the children. I moved them. Zabraliśmy tą żonę i ich trójkę dzieci. Opiekujemy się nimi. Teraz jesteśmy w procesie wybudowania dla nich małego domku. I będziemy ich wspierać teraz cały czas jako Kościół. All over the place. Mógłbym opowiadać tych historii, bardzo wiele jest ich w różnych miejscach Indii. And I'm asking you, you know, would you please help these pastors so that they can have some food to eat. Wiele razy prosiłem o to, by to wsparcie, które dajecie, pomogło tym pastorom otrzymać pożywienie. Would you give them some money so they can rent a small place. Aby też z tego sponsoringu mogli wynająć jakieś miejsce na swoje nabożeństwa i mieszkanie. So that they can their basic needs in life. Po prostu to zaspokaja ich podstawowe potrzeby. That is the challenge we have before us. I takie mamy wyzwanie u nas w naszym kraju. So we have brought some pastors' cards also with me. Mamy także te zdjęcia pastorów, karty pastorskie takie, na których są pastorzy potrzebujący wsparcia. Jeśli Duch Święty kogoś poruszy, aby pomóc takiej rodzinie, he's speaking to your heart, przemówi do twojego serca, you can help us. Możesz nam pomóc. There's a young couple in Pastor Leszek's church in Zambia. Młode małżeństwo w zborze pastora Leszka w Jastrzębiu. Maybe they're married for a year or so. No,
3 years. You're very young couple. Młode małżeństwo, 3 lata, Gosia? 3-4 lata są po ślubie. Last year I shared with them. W zeszłym roku opowiadałem w zborze about one of the young pastors I have. O młodym pastorze. And he is running 3 churches. On prowadzi 3 zbory. So he'll take his bicycle. Siada na rower. He'll go to, he'll do one church meeting in the Sunday. Wcześniej rano w niedzielę ma pierwsze nabożeństwo. Then he'll ride 40 kilometers. Potem jedzie 40 kilometrów na rowerze. And then he'll do the second church. Później ma drugi zbór. Then he'll ride from there another 55 kilometers. A później z 55 kilometrów jedzie do następnego. Then he'll do the third church. Usługuje w trzecim zborze. And by the time he'll come back home, it'll be about late in the night. I późno w nocy wraca do domu. And he rides more than 100 kilometers every Sunday. Każdą niedzielę jedzie na rowerze dużo ponad 100 kilometrów. A very young man. Młody pastor. So I shared this in the church last year. Dzieliłem się tym w zborze o jego służbie. And I think the Lord spoke to the heart of this young couple. I Pan przemówił do serc tego młodego małżeństwa. So they decided to save money to buy him a motorcycle. A więc oni cały rok zbierali pieniądze, żeby kupić mu motocykl. Amen. And they came and met with me and they gave me the money. A więc oni przyszli wczoraj do mnie, dali mi kopertę z pieniędzmi. The whole year, cały rok zbieraliśmy na ten motor. I want you to take this and buy a motorcycle for that pastor. A więc chcę, pastorze, abyś to wziął i kupił temu pastorowi motocykl. Can you imagine what a blessing will be for that young pastor? Wyobraźcie sobie, jakie to będzie błogosławieństwo dla tego pastora, jak usłyszy informację, że kupujemy mu motor. I can't imagine getting him the motorcycle and tell him this is for you. Nie wyobrażam sobie tego, co on przeżyje, kiedy przywieziemy mu ten motocykl i powiemy, to jest dla ciebie. And then they opened the Bible and they pulled out the cards. They are supporting one pastor and one orphan. I to młode małżeństwo nie tylko kupiło motocykl, ale otworzyli Biblię i pokazali mi zdjęcie sieroty i rodziny pastorskiej, których utrzymują co miesiąc. My heart was overwhelmed. Moje serce było dotknięte. I could not believe a young couple. Ja nie mogę uwierzyć, że młode małżeństwo na dorobku potrafi utrzymywać pastora, dziecko i kupiło motocykl. This is the time to save up money for their own life. Może powinni zbierać dla swojego życia. Save up money to pay for their mortgage, for their house. Może raczej powinni te pieniądze przeznaczyć na jakieś opłaty, które mają. But what do you do if God speaks to you? That's Ale co masz zrobić, jak Bóg do ciebie mówi? Hallelujah. Hallelujah. And I know God will bless them. I Bóg będzie ich obficie błogosławił. I know God will supply all their needs. Pan zaspokoi ich wszelkie potrzeby. Amen. Amen. So I always say, even if only the Holy Spirit inspires your heart, come and help us. A więc jeśli Duch Święty porusza wasze serca, pomóżcie. Amen. Because we have got needs. Bo mamy wiele potrzeb. I need more than 420 bicycles for my pastor. Potrzebuję ponad 400 rowerów dla pastorów. They're not asking for a motorcycle. Oni nie proszą o motor. They're not asking for a car. Nie, ani nie myślą o samochodzie. But they're just asking for a bicycle. Oni po prostu potrzebują rower do służby. Amen. So every penny that we are getting, we are trying to help the people. A więc gdziekolwiek zbieram ofiary, wszystko przeznaczam na pomoc dla tych osób. The money that you raise tonight, we'll use the money to buy some bicycles for the pastors. Może kupimy jakieś rowery z tych pieniędzy, które dzisiaj zbierzecie. I'm raising money in Poland this time. I want to build a few village churches where there is no place for Potrzebujemy wybudować kilka budynków, takich prostych, tanich budynków dla zborów na prowincjach. And you've been always generous to the work in India. Zawsze zapraszam, abyście byli hojni w tej ofierze na Indię. And I encourage to do that again tonight. I dzisiaj ponownie ten apel zgłaszam. And I have got nothing to give back to you. Nic nie mogę wam dać w zamian. But I promise you, we will pray for you. Ale obiecuję, że będziemy się modlić o was. I promise you that eternity will give you the greatest reward. A także mogę obiecać, że wieczność odkryje nagrody. Amen. Amen. Do you believe that? Wierzycie w to? It is a great blessing to serve God and help in the kingdom of God. To jest niesamowite, że możemy Bogu służyć i wspierać dzieło Bożego Królestwa. I want to share with you a miracle God did for me in my life. Podzielę się z wami cudem, który Bóg uczynił dla mojego życia. I would say maybe it was the highlight of my whole life. Highlights. The biggest thing that Może to było największe przeżycie, wydarzenie w moim życiu. Last December I turned 62 years. W
W grudniu zeszłego roku skończyłem 62 lata. I'm 62 years old. Mam 62 lata. So don't look at me like I'm 80 years old. Nie patrzcie na mnie jak na 80-latka. Maybe I look like that. Może wyglądam na 80. But I'm not there yet. Ale daleko jeszcze mam do tej liczby. And so my wife and my children sat me down and they started to preach to me. A więc moja żona i cała moja rodzina, moje dzieci przygotowały taki poczęstunek i zaczęły do mnie głosić kazania. This is a normal preaching every year. Every year they preach to me. Oni każdy rok ostatnio tak właśnie do mnie głoszą. That's only during the time of my birthday. Zawsze kiedy obchodzę kolejne urodziny, to zbierają się wszyscy razem i zaczynają do mnie głosić. So my wife and my three children. A więc moja żona i moje troje dzieci. And my two son-in-laws. I dwóch moich zięciów. So I'm sitting in the middle of them. A ja siedzę w środku. So they are telling him. I oni zaczynają mówić. You are not growing young, you are growing old. Ty nie młodniejesz, ale stajesz się coraz starszy. You cannot be doing this. Już nie możesz robić tego i tamtego. You must slow down. Musisz zwolnić. You are not young anymore. Nie jesteś już młodzieniaszkiem. So I'm sitting there. A ja tam siedzę. Listening to them. Słucham ich. And I said, why didn't you tell me earlier? Mówię, dlaczego wcześniej mi tego nie powiedzieliście? Because I have given some appointment for meetings. Ja już mam plany wielu spotkań na cały na przyszły rok. Now it is too late. Dziś, teraz za późno, żebym zwolnił. I have to do this. Muszę to zrobić, co obiecałem. So maybe I will think about it future, I won't do this. A więc pomyślę o tym na przyszłość. Może trochę inaczej zaplanuję. Anyway, this year started with so many meetings everywhere. I ten rok, styczeń, zaczął się z wieloma różnego rodzaju nabożeństwami right i spotkaniami. In the month of January, tylko w miesiącu styczniu. I traveled to so many places. Tak bardzo podróżowałem. And I counted the distance I traveled. I policzyłem kilometry. And I found out I have traveled 22,000 kilometers. Przejechałem 22 tysiące kilometrów tylko w styczniu. And then my wife and children saying, a moja żona i dzieci mówią, you don't listen to a preaching. Ty w ogóle nie słuchasz, jak do ciebie się głosi kazanie. Amen. But one thing happened during that trip. Ale podczas tej podróży wydarzyła się jedna rzecz. I go on doing like little crusades, 1,000 people, 2,000 people. A więc organizowałem takie małe ewangelizacje, 1,000-2,000 uczestników. So I preach first and I give the altar call. A więc głoszę zawsze kazania, później robię wezwania. And then I will pray for the sick people. Później modlę się o chorych. I will ask them to lay hands. I'll pray one big prayer. Proszę, aby położyli swoją rękę na swoim ciele i modlę się główną modlitwą. A potem zawołam ludzi, aby wychodzili i mówili o swoich uzdrowieniach. A później modlę się o tych, którzy jeszcze wychodzą do przodu i klękają przed podium. To zawsze robimy w Indiach. So as I was praying for the people, i kiedy modliłem się o ludzi, I came to the middle of the platform. Stanąłem na środku podium. And there's a big group of people were standing. Była bardzo duża grupa ludzi, która stała. A young couple standing with something in their hands. I młode małżeństwo stało z jakimś zawiniątkiem w ręce. I did not know. I thought it was a little package. Myślałem, że to jest jakiś pakunek. But as they came, they put the in my hand. I kiedy podszedłem do nich, oni wzięli ten pakunek. Then I realized it was a baby. I tam było malutkie dziecko. About 20 days old. Miało 20 dni. And I'm holding this baby. I'm not used to holding such a small baby. I tak trzymam, ja nie jestem przyzwyczajony do trzymać takiego maleństwa w rękach. So I said, what do you want me to do with this baby? Pytam się, co mam zrobić z tym dzieckiem. So they told me that the child was dying. A więc powiedzieli mi, że to dziecko umiera. Right from the time it was born. Od pierwszego dnia urodzenia. No, none of the vital organs were not working. Żaden organ nie funkcjonował prawidłowo. The child is blind. Dziecko jest niewidome. The child cannot hear. Dziecko nie słyszy. So they heard about the meeting. A więc usłyszeli o tym nabożeństwie. So they came and I'm holding the child. Przynieśli w zawiniętym materiale to dziecko. And they were telling me, please make my child alive. I mówią, proszę pomóc, aby nasze dziecko żyło. It's only the child is breathing, nothing else. To dziecko tylko oddychało, nic więcej. And as I was holding the child, my thought went to my grandson. I wtedy, kiedy trzymałem to dziecko, przypomniałem sobie mojego wnuka. Last September.
W ostatnim we wrześniu. My first grandson was born. We wrześniu zeszłego roku mój wnuk się urodził. At that time I was in Poland. W tym czasie byłem w Polsce. So when I went there, kiedy wróciłem, my daughter put the child in my moja córka przyniosła mojego wnuka i włożyła w moje ręce. 24 days old. Miał 24 dni. So I was holding the baby. I trzymałem tego wnuczka. I said, I think you should take it back. Od razu mówię, lepiej ty weź to dziecko z powrotem. And I thought maybe, but my grandson is healthy, Daniel. Ale mój wnuk Daniel jest zdrowy. Nothing wrong with him. Nic mu nie dolega. But here I'm holding a child that is almost dead. A teraz trzymam dziecko, które już umiera. My heart was broken. I moje serce było złamane. And I started praying for the child. Zacząłem się o to dziecko modlić. I commanded the sickness to leave. Nakazałem, aby ta choroba opuściła to dziecko. Organs start to work again. Aby organy się wszystkie odnowiły. I commanded life to come back. Zacząłem wyznawać życie nad tym dzieckiem. I commanded the child to live in Jesus' name. W imieniu Jezusa nakazałem temu dziecku żyć. Then I gave the child back. I oddałem dziecko rodzicom. And I said to the mother, powiedziałem matce, tomorrow, powiedziałem jutro, I want you to send me a word. Prześlij mi słowo. Whatever happens to the child. Cokolwiek się stanie. Whether it is good or bad. Czy pogorszy się, czy się polepszy. I want to know what is happening to the child. Po prostu tylko mi daj informację, co się dzieje. So when they went, the whole group, about 50 men were there, they also went with them. Było ich 50 osób, oni przyjechali na tę ewangelizację jako grupa, wszyscy odeszli. I went to the little hotel where I was staying. Mieszkałem w takim malutkim hoteliku, gdzie mnie umieszczono. Next day about 12 o'clock. Ale następnego dnia o 12. The pastor came in his horn in his hand. Pastor, który organizował tę ewangelizację, przyleciał do mnie z telefonem komórkowym. Knocking at the door. Puka do moich drzwi. When I opened the door, otworzyłem drzwi. He's jumping up and down. A on skacze. He said, the child is healed. Mówi, the child dziecko jest uzdrowione. Dziecko jest uzdrowione. I said, how do you know the child is healed? A jak ty wiesz, że to dziecko jest uzdrowione? They said, this morning. Mówi, dziś rano the child cried for the first time. Dziecko zaczęło płakać po raz pierwszy. I matka dała dziecku mleko i ono zaczęło pić. The child opened the eyes for the first time. I po raz pierwszy dziecko otworzyło oczy. And it started moving its hands and legs slowly. I zaczęło poruszać rączkoma i nóżkami. And they took the child to the hospital. Zawieźli dziecko do szpitala. The doctor said the child will be dead. Lekarz Tak naprawdę myślał, że to dziecko już nie żyje. A oni mówią, to dziecko ożyło, sprawdź go, sprawdźcie to dziecko. And they, he checked the child. I zaczęli je sprawdzać. They put through all the tests. Zrobili testy, te badania. And they found all the organs started working again. I odkryli, że wszystkie organy funkcjonują prawidłowo. And the doctor said, maybe your God has done a miracle for you. I doktor powiedział, chyba wasz Bóg uczynił cud. And the child was absolutely healed. Dziecko zostało zupełnie uzdrowione. Hallelujah. Hallelujah. I've seen so many healings and miracles, but to me this was such an amazing thing. Widziałem wiele cudów i znaków od Boga, ale ten był szczególny. I went to another place, preaching in another place. Głosiłem później w innym miejscu. And a man came from this place. I przyszedł człowiek z tej miejscowości. 2 weeks later. Dwa tygodnie później. He said, Pastor, the child is perfectly healthy. I mówi, to dziecko jest niesamowicie zdrowe, ono rośnie na oczach. Nothing wrong with the child. Nic nie ma złego z I nim. Said, wonderful, hallelujah. Mówię, cudownie, chwała niech będzie Panu. But there is some more things to the story. Ale jest jeszcze jedna rzecz do tej historii. I said, no, this story is enough. Ja mówię, to już jest wielkie świadectwo. No, you should know this. Ale to jest jeszcze jedna historia, świadectwo z tym związane. And he said, you remember a group of men came. Pamiętacie that tych kilku mężczyzn, tę grupę mężczyzn, którzy przyszli razem z nimi? I said, yes. Ja mówię, pamiętam. He said, they were not Christians. Oni nie byli chrześcijaninami. They were the Hindu men, they came to kill you. To byli Hindusi, którzy przyszli ciebie zabić. They said, if the child is not healed, powiedzieli tak, jeśli to dziecko nie będzie uzdrowione, we are going to kill Pastor Abraham. Zabijemy pastora Abrahama. Praise the Lord, I did not know. Chwała Bogu, że ja o tym nie wiedziałem. Because if I would have known, then I can't pray properly. Jeżeli bym wiedział, nie wiem, jakbym się modlił. But anyway, when I said, meet me tomorrow, send me the word tomorrow, they went back with them. I kiedy ty powiedziałeś,
zadzwoń do mnie jutro, albo przekaż informację jutro, co się dzieje dalej. Oni wrócili razem z tym małżeństwem. I powiedzieli tak, jeśli jutro to dziecko nie będzie zdrowe, tak jak mówi, to przyjdziemy na drugi dzień ewangelizacji i go zabijemy. But God healed the child. Ale Bóg uzdrowił dziecko. Hallelujah. And when they saw the child was completely healed, kiedy zobaczyli, że to dziecko jest zupełnie zdrowe, all those men gave their heart to wszyscy Jesus oddali życie Jezusowi Chrystusowi. Amen. They all became Christians. Wszyscy przeszli na chrześcijaństwo. And they went to call all the village people. Zaczęli chodzić po swojej wiosce. And they said like this. I zaczęli mówić there's tak. Only one true living God. Tylko jest jeden prawdziwy Bóg. That is only Jesus Christ. To jest Jezus Chrystus, który jest so Panem. We will only serve this Jesus. A więc w naszej wiosce tylko Jemu będziemy służyć. We will not worship any of the idols. Nie będziemy anymore. Czcić żadnych bogów i bóstw. From today onward, Jesus is the God of this od tego dnia Jezus jest Panem tych wiosek. And that day the whole village became Christian. I cała wioska oddała życie Jezusowi Chrystusowi. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful God we serve. Takiemu cudownemu Bogu służymy. Amen. Amen. Well, that's the introduction of my message. Dość tego wprowadzania do kazania. I want to preach a little bit. Is that okay? Bo ja też chcę słowem z wami się podzielić. Nie wiem, mogę? Is that okay? Can you see watch? Clock? No. No. Okay. I don't want nie dalej nie widzimy zegara. Is it okay I preach? Mogę powiedzieć krótkie kazanie? Please, please say yes. Powiedzcie tak. Please say tak. Powiedzcie głośno tak. Because even if you don't bo say nawet tak, jeśli nie powiecie tak, I'm going to tak i tak anyway. Będę głosił. Amen. Turn your Bibles to the last book of the Old Testament. Otwórzcie Biblię tam, gdzie znajduje się ostatnia księga Starego Testamentu. I wanted to take my message in a different way tonight. I dzisiaj trochę inaczej chcę głosić słowo. I want you to work with me. Dziś wieczorem chcę, abyście wy ze mną głosili. This is not me standing here and preaching and preaching and finishing the message. Nie będzie tak, że ja tu stoję, mówię kazanie i zakończę moje kazanie. But we're all going to work together. Ale my razem będziemy dzisiaj głosić. To preach with me. Będziecie głosić kazanie razem ze mną. Are you ready for that? Jesteście na to gotowi? I'm going to do it a little different tonight. A więc dziś będzie inny sposób głoszenia. Are you ready? Gotowi? I know one word, tak. Ja znam słowo po polsku tak. Amen. Are you ready for that? Jesteście na to gotowi? Amen. Let us begin. A więc zaczynamy. Malachi chapter 3. Otwórzmy księgę Malachiasza, trzeci rozdział. Keep that chapter open for me, please. Miejcie tą księgę otwartą i trzeci rozdział księgi Malachiasza otwarty. We're going to read verse 13. Przeczytamy 13 werset. We'll read verse 13 and 14. Może 2, 13 i 14. In verse 13 says, your words have been harsh against me, says the Lord. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. But yet you're asking, what have I spoken against you? A wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Listen to this, please. Posłuchajcie tego. God is saying, Bóg mówi, that your words have been very harsh against me. Bóg mówi do ludu, zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie. In other words, your words are hurting me. Inaczej mówiąc, wasze słowa mnie ranią. Your words are piercing through my heart. Wasze słowa przebijają mi serce. He's not speaking to the non-Christians. On nie mówi do niewierzących. This is a message for the Christians. To jest słowo dla wierzących, dla this chrześcijan. This is a message for you and me. To jest słowo dla ciebie i dla mnie. God is saying, you're hurting me. Bóg mówi, zuchwale się odnosić przeciwko your mnie. Words are very harsh against me. Twoje słowa są zuchwałe przede mną. But we are always very clever. Ale my zawsze jesteśmy bardzo we'll mądrzy. Always say, oh God, how did we hurt you? My umiemy Panu Bogu odpowiedzieć. What did we speak against you? Cóż to takiego mówiliśmy, Panie, przeciwko if Tobie? You go a little earlier in the same chapter, verse 8, jeżeli czytalibyście wcześniej ten rozdział, then God says, can God, man rob God? Na przykład Bóg mówi, czy człowiek może oszukiwać Boga? But you have robbed me, he says. I Bóg mówi, ale wy mnie oszukujecie. And here we are again. We say, i znowu to samo. How did we rob you? W czym cię oszukaliśmy? How can we rob you? Jak cię oszukaliśmy, you are Panie? A big God.
You are a big God. Ty jesteś wielkim Bogiem. How can we do it? Jak my możemy Cię oszukać? Same thing that we are saying here also. I tutaj mamy powtórkę jakby z tego samego. What have we spoken against you? Oto co takiego mówiliśmy przeciwko Tobie. Listen to verse 14. Przeczytajcie 14 rozdział. And God says, i Bóg mówi tak. You have said it is useless to serve God. Mówicie tak. Próżna to rzecz służyć Bogu. What profit it is that we have kept his ordinance. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy jego przykazań? And that we have walked as mourners before the Lord of Hosts. I że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem Zastępów. This is what the people of God were saying about God. Tak właśnie mówili ludzie, którzy należeli do Boga. God is talking tonight about us. Bóg mówi dziś wieczorem do nas. God is saying some of your words are piercing through my heart. Bóg mówi, że czasami nasza mowa przebija jego serce. They are hurting me. Rani go. So what are we saying? Co takiego mówimy? It is useless to serve God. Czasami wypowiadamy słowa, że to jest próżna rzecz służyć What Bogu. Profit it is to jaki, obey his ordinances? Jaki z tego pożytek i zysk? What is good about shedding tears in God's presence? Co, cóż dobrego jest w tym, że wylewam łzy przed Panem? Amen. Amen. Ask yourself for a minute. Zadajmy sobie pytanie. Have you said this any time? Czy czasami mieliśmy takie myśli? I believe that every one of us are guilty of using these words sometime. Jestem głęboko przekonany, że czasami w naszym życiu pojawiały się takie myśli i słowa. When our things are going good, our God is good. O, kiedy wszystko układa nam się dobrze, nasz Bóg jest dobry. When we get a promotion in our job, our God is good. Kiedy jest jakaś podwyżka w pracy, to nasz Bóg jest dobry. But the problem is when there is we have lost our job. Ale kiedy coś tracimy, na przykład pracę. When things are going wrong in our life. Kiedy źle układa nam się w życiu. That is the time that we speak like this in our life. Czasami pojawiają się wtedy takie słowa. It is useless to serve God. Próżna to rzecz służyć Bogu. Who is saying this? Kto to mówi? This is not unbelievers. To nie mówią ludzie niewierzący. This is not people who don't believe in God. To nie mówią ludzie, którzy nie wierzą Bogu. This is people who have been saved. To mówią ludzie, którzy są zbawieni. People have been baptized in the water. To są ci, którzy są ochrzczeni. People have been blessed by God. Błogosławieni przez Pana. Just because something is going wrong in our life. Dlatego, że coś nie układa się nam w życiu. Now we are challenging God in our life. Oto zaczynamy się sprzeczać z Bogiem. God says it is so hard against me. To boli mnie, mówi Pan. How could you say this about Dlaczego tak mówisz? How could you say it is useless to serve God? Dlaczego mówisz, że próżna to rzecz służyć Bogu? What profit it is to follow his commandments? Jaki zysk z tego, że przestrzegam przykazań? And then in verse 15 we say, i w 15 wersecie czytamy. And we call the proud people blessed. I zaczynamy myśleć, zuchwali są szczęśliwi. And we say like this, those who do wickedness, they are raised up. Ci, którzy źle postępują, dobrze im się powodzi. Even the people who tempt God, they are free. The people who tempt God. I ci, którzy kuszą Boga, uchodzi im to bezkarnie. There's no punishment for them. Nie mają żadnej kary. In other words, we are saying the people outside in the world are better than us. Czasami wydaje nam się, że ludzie na zewnątrz mają lepiej niż my. They're blessed in their life. Błogosławieni są w życiu. Everything is going good for them. Wszystko im się dobrze układa. But look at me. Ale popatrz na mnie. I've been going to church every Sunday. Ja każdą niedzielę poświęciłem na nabożeństwo. I've been giving the offering into the church. Dawałem na ofiary w moim zborze. I've been going and telling people about Jesus Christ. Chodziłem w koło i mówiłem o Jezusie. And then we say like this. I oto mówię tak. It is useless to serve God. Próżna to rzecz służyć Bogu. That's a challenging thing in our life. Takie mamy czasami trudności w życiu. It is easy to love God when everything is going good. Jest łatwo kochać Pana, kiedy wszystko dobrze się układa. But it is difficult when things are going wrong. Ale nie jest to już takie łatwe, kiedy przychodzą trudne chwile. Amen. When we are healthy, it is easy to love God. Jesteś zdrowy, dobrze się czujesz. Łatwo jest wyrażać miłość when i radość. Body is stuck with sickness. Ale kiedy ciało cierpi chorobę. When there is trouble in the family. Kiedy zaczynają się problemy w rodzinie. When your business is going down. Kiedy
życie zawodowe gdzieś tam się sypie. Untimely death take place in our family. Albo jest jakaś niespodziewana śmierć w rodzinie. That is a testing time for you and me. Wtedy przychodzi czas próby dla nas. How will we respond to God when we are facing situations? Jak odpowiemy Bogu? Jak się zachowamy przed Bogiem w takich sytuacjach? God said, this is a time that you are challenging me. To jest czas, kiedy próbujecie mnie. This is a time that you're saying it is useless to serve God. To jest czas, kiedy mówicie, że próżną rzeczą jest mi służyć. This is a time you're saying those people are better than me. To jest czas, kiedy myślimy, że tym zuchwałym jest lepiej niż nam. Look at me, I'm suffering in my life. A ja cierpię w moim życiu. Look at them, they're enjoying life. Popatrz na nich, jak się cieszą życiem. This is what we are telling God. Czasami tak myślimy, mówimy przed And Bogiem. God is saying, i Pan mówi, it hurts me. To mnie rani. This is to mnie what boli. Talking about me. Kiedy tak myślisz i mówisz. Do you know me? Przecież mnie znasz. Do you know your God? Wiesz, że jestem Twoim Bogiem. That is a question that God is asking us tonight. Takie pytanie zadaje nam Pan. What kind of a God we serve? Jakiemu Bogu służymy? What kind of a God that we follow in our life? Jakiemu Bogu powierzyliśmy nasze życie? Do you think that God is like a Christmas Father, Santa Claus? Bóg nie jest jak Święty Mikołaj na święta Bożego Narodzenia, giving all the time, który daje nam cały czas prezenty. There should not be any trouble in our life. I dba o to, abyśmy nie mieli żadnego kłopotu w życiu. God has not promised us that there will be no trouble. Bóg nigdzie nam nie obiecał, że nie będziemy mieli trudności. But God has promised us that He will be with us. Ale Bóg obiecał nam, że zawsze będzie z nami. In Psalm 23 we read like this. W Psalmie 23 czytamy tak. Though I walk through the valley of nawet the shadow pójdę of death, dolinami cienia, ciemnymi dolinami. We will walk through the valley of shadow. Pójdziemy ciemnymi dolinami. We will face challenges. My będziemy mieli różne trudności i wyzwania w but życiu. David said, but I will fear no evil. Ale Dawid mówi, nie będę się lękał. Though I'm walking through the valley of the shadow nawet of nawet jeśli pójdę tą doliną ciemną. When there is darkness around me. Kiedy jest ciemność i zło wokół mnie. When I don't even know where I'm going. Nawet nie wiem, dokąd mam iść. But I will not fear any evil. Ale nie będę się bał zła. Why? Zła się nie ulegnę. Because you are with me. Bo Ty, Panie, jesteś Because przy mnie. Thou art with me. Bo Ty jesteś ze mną. And your staff and your rod, they comfort me. I Twój kij, Twoja laska mnie wspierają. My dear friends, I want you to hear me tonight. Chcę, abyście posłuchali mnie dziś wieczorem. No matter which situation we are in. Bez względu na sytuację, w której jesteśmy. No matter what trouble that we are going through. Bez względu na trudności, które mamy. No matter what suffering that we are having in our lives. Bez względu na cierpienie, które nas dotyka. I want you to hear the word of God. Posłuchajcie, co mówi Boże Słowo. Like David says to us. Tak jak Dawid dziś mówi do nas. Thou art with me. Mój Pan jest przy mnie. Our God will never leave us. Mój Bóg mnie nigdy nie opuści. Our God will never forsake us. On nigdy nas nie zostawi. Our God will never walk away from us. On nigdy nie odejdzie od nas. Even if your mother forgets you, nawet I will not forget you. Nawet jeśli matka cię opuściła, ja ciebie nie opuszczę. I'm with you always. Ja będę przy tobie zawsze. Every moment of your life. Każdy moment twojego życia. I will never forsake you. Nigdy ciebie nie zostawię. I'm the God who protects you. Ja jestem Bóg, który się troszczy o ciebie. I'm the God who provides for you. Który zaopatruje ciebie. But what do we do? Co robimy? We are challenging him. Czasami właśnie tak sprzeczamy się z nim. And I am starting to think, Lord, what a horrible people we are. I czasami I'm thinking. Myślę sobie, jak okropnymi ludźmi czasami Because jesteśmy. I have said this sometime in my life. Bo ja tak w moim życiu czasami I'm mówiłem. Guilty as anybody else. Jestem tak samo winny jak wielu innych. I have challenged God in my life. Oto rzucałem Bogu wyzwanie. When my young sister died of cancer. Kiedy moja najmłodsza siostra umierała na raka. I prayed and I prayed and modliłem I się, modliłem się, pościłem. But she died. Zmarła. I said to God, I don't want this ministry anymore. Był taki moment, kiedy mówiłem, Boże, nie chcę Ci już więcej służyć. I don't want to preach anymore. Nie chcę głosić słowa. You did not answer my prayer. Nie odpowiedziałeś na moją modlitwę. I'm guilty like everyone else. Jestem winny jak wielu innych ludzi. But God says like this. Ale Bóg się mówił Whenever do mnie. We challenge God. Kiedy tak zuchwale przed Panem postępujemy. It hurts him. On pokazał mi, że go rani. He says, your words are so harsh. Twoje słowa są jak trucizna. What does that mean? Co to znaczy? It means what we are saying is not true. Bo to, co mówimy, nie jest prawdą. It is not right to say it is useless to serve God.
Nigdy nie powinniśmy mówić, że próżna to rzecz służyć Panu. That is not the truth. Bo to nie jest prawdą. Serving God is the greatest blessing in our life. Bo służenie Bogu jest największym błogosławieństwem, jakie możemy mieć w życiu. Obeying the commandment of God is the greatest blessing in our life. Posłuszeństwo Bożym przykazaniom jest największym błogosławieństwem w naszym życiu. David looks around and he says like this. David is looking around. Kiedy Dawid patrzy w koło, mówi tak. He says all the wicked flourish. Ci wszyscy zuchwalcy idą na potępienie. Oh, they're enjoying life. Oh, oni cieszą się życiem. Look at me. Ale popatrz na mnie. I'm struggling. Ja się zmagam. He's just talking like you and me. Czasami talking, mówi tak, jak my mówimy. But when he come to the end of the chapter, ale kiedy czytamy na końcu jego słowa, says, but I looked at them. Ale kiedy patrzę na nich, and I looked at them, they were standing in slippery places. Widzę, że oni przebywają wszyscy w miejscu zatracenia. Their life is not stable. Ich życie nie jest życiem pewnym. But I will serve my God. Dlatego będę służył mojemu Bogu. Amen. Amen. And I'm asking God, God, all of us are like this. Mówię, Panie, każdy z nas jest takim człowiekiem. We're all hurting you all the time. Czy czasami Ciebie ranimy? Lord God, zasmucamy? What do you want us to do? Co, Panie, mamy zrobić? And as I was looking and as I started reading down, I realized, kiedy czytałem dalej to słowo, there is another group, a small group inside this big group of Christians. A więc odkryłem, że w tej wielkiej grupie wierzących ludzi jest mała grupa. That's what we read in verse 16. I o niej czytamy w 16 wersecie. Then it said, then those who fear the Lord. Tak to mówią między sobą ci, którzy boją się Pana. A big group of people, God's people, Christians, we are complaining always. Oto duża grupa narzeka, mówi próżna to rzecz. We are finding fault against God. Mówią słowa przeciwko Bogu. But God says everybody's not like that. Ale Bóg mówi, nie wszyscy tacy because są. People have repented from that place. Bo niektórzy już wyszli z tego miejsca. They moved into a smaller group. Oni przeszli do tej mniejszej grupy. What is this small group? Co to jest za mała, mniejsza grupa? These are the people who fear God. To ludzie, którzy mają bojaźń Pańską. Alleluja. Fear of God has come into their heart. Oto bojaźń Pańska ogarnęła ich serca. And now they have become different to others. I oni są inni. That means they're not complaining against God anymore. Już nie narzekają przed Panem. They will not say it is useless to serve God. Oni już nie powiedzą próżna to rzecz służyć Bogu. They will not say it is not good to obey His commandments. Oni nigdy nie powiedzą, że jaki to pożytek z przestrzegania przykazań. But they will talk good thing about God. Ale oni będą zawsze mówić dobrze o Bogu. They will talk about the greatness of God. Będą mówić o wielkości Pana. They will talk about the faithfulness of God. Będą mówić o wierności Pana. They will talk about the love of God. Będą mówić o Bożej miłości. Amen. Amen. What do we read in this verse? Co czytamy dalej w tym wierszu? Then those who fear the Lord, they spoke to one another. A więc oni mówią między sobą. Amen. Mówią do siebie. The other people are also speaking. Tamci też mówią. In verse 13. W 14 wersecie. In 14, what they were saying? Co mówią? It is useless to serve. Próżna to rzecz służyć Bogu. It's not good to follow His commandments. Taki pożytek z przestrzegania przykazań. But that is a bigger group. To jest ta wielka grupa. But out of that there is a small nucleus. Ale tam w środku jest mała grupa. That's the difference that these people fear God. Ci ludzie mają bojaźń Pana. Fear out of their love for God. Kochają Boga. And the Bible says. I Biblia mówi. And these people talk to one another. I oni mówią między sobą, do siebie nawzajem. Which group you would like to belong tonight? Do której grupy chcesz należeć? Do you want to be the complaining group in verse 14? Czy chcesz być z tymi z wersetu 14? Or would you like to be the people who fear God? Albo może z tymi z wersetu 16, którzy mają bojaźń like Pana. To be among the people who fear God? Raise your hand. Ilu z was chce być w tej drugiej grupie, którzy mają bojaźń Pana w sercu? I want to fear God. O, ja chcę mieć bojaźń Bożą w moim I don't sercu. Want to be complaining against God. Nie chcę być narzekającym przed Panem. I don't want to hurt God. Ja nie chcę Boga ranić, I smucić. Want to love God. Ja chcę Go kochać. I want to exalt Him. Ja chcę Go wywyższać. I want to glorify Him. Ja chcę oddawać Mu chwałę i cześć. So that is a group of people. To jest ta grupa ludzi. Do you want to belong to that group? W tej grupie chcemy być. People will fear God and love God. Którzy mają bojaźń Bożą i kochają Pana. And the Bible says, i Biblia mówi tak. They talk to one another. Oni mówili między sobą. Amen. We're going to take a few minutes now. Teraz jest wasz czas. What are we going to do? Co teraz zrobimy? I want to talk to the next person. A więc chcę, abyś powiedział o sobie obok siebie.
What are you going to talk? Co powiesz? Are we going to talk like this? Będziesz mówił tak? God is no good. Bóg nie jest dobry. Próżno jest służyć Panu. To na nic to przestrzeganie. Płaczę przed Bogiem i nic z tego nie wychodzi. Is that what we will talk? Tak będziemy mówić? That's what the big group will talk. Tam ta duża grupa tak mówi. But a small group, ale ta mniejsza grupa. The people who fear God, ci, którzy mają bojaźń Bożą the people w sercu. Who love God, ci, którzy kochają Boga. How will they talk? Jak oni mówią? Like imagine that we are talking. A więc my rozmawiamy. I'll say, Leszek, mówię, Leszek, oh, what a wonderful God we o, jakiego cudownego Boga mamy. He's always faithful. On zawsze jest wierny. Oh, I love him so much. O, jak ja go kocham. Amen. Amen. Tak będziemy mówić? So now you're going to do it. A więc teraz to zrobimy. Amen. Przez chwilę. I want to talk to the next person. Odwróć się do osoby obok siebie. Amen. I powiedz jej parę słów. Keep talking. Mów parę słów, keep takich talking. Dobrych o Bogu. So what are you going to say? Don't talk about what is dinner tonight. Nie mów o tym, co jest na kolację dzisiaj. Don't talk about shopping tomorrow. Albo co masz kupić jutro. We are talking about the goodness of God. Mówimy o Bożej dobroci. Nobody should sit quiet. Keep talking. Nikt nie powinien milczeć. Wszyscy mówią. Talk to each powiedz other. Komuś, jak dobry jest Bóg. Tell each other what a wonderful God we powiedz, have. Jakiemu cudownemu Bogu służysz. Come on, talk to him. Powiedz. Amen. To jest talk dobre. To daddy. Oni mówili między sobą. Amen. Come on, talk to each other. Rozmawiajcie. Come on. Nobody sit quiet. Nikt nie milknie. Talk loudly, speak loudly. Mówcie głośniej. Our God is a good God. Nasz Bóg jest dobrym Bogiem. Powiedz to. What a joy to serve him. Jaka to wielka radość Jemu służyć. What an amazing God we have. Jakiego cudownego Boga mamy. Are you talking? Tak mówicie? Eh? Tak? We're not praying here. Nie modlimy się teraz. This is not prayer. To nie jest modlitwa. We are talking to rozmawiamy each other. Między sobą. Come on, keep talking. Rozmawiajcie między everybody sobą. Talking in the back. Tam z tyłu wy także. Come on, keep talking. Rozmawiajcie. Mówcie oh, o dobroci Bożej. O, jaki cudowny jest Bóg, któremu we're służymy. So privileged that God called us. Mamy taki wielki przywilej, że Bóg we nas powołał. Don't deserve to belong to him. Nie zasłużyliśmy na to. But he loved us. Ale On nas pokochał. How could he ever die for me. Umarł za moje życie. He gave his life for me. Oddał życie za mnie. Oh, he lives for me. Żył dla mnie. I want to love him more. Chcę go jeszcze bardziej kochać. Are you talking? Dalej mówicie? Don't look at us. Nie patrzcie na nas. My we tutaj mówimy. My rozmawiamy. Come on, yeah, I want you to keep talking. Rozmawiajcie ze sobą o dobroci Bożej. You have got nothing to talk about God? Nie masz nic do powiedzenia o Panu Bogu? Huh? Nic nie masz do powiedzenia? You are finished in 2 seconds? Już skończyłeś parę zdań? You are telling each other I don't have anything more to say. Tak to wygląda, jakbyś nie miał nic do powiedzenia. Huh? Have you ever done this before? Robiliście coś takiego już? Have you ever done this? Robiliście coś this is takiego? Amazing. Powiem wam, że to jest niesamowite. When the more we talk, czym więcej o tym rozmawiamy, the more words will come. To tym więcej słów się pojawia. Oh, love will start rising up for God. Miłość zaczyna wzbudzać się w sercu. And the wonderful things we'll talk about God. Kiedy mówimy o cudownych rzeczach just like Pana. David was saying. Tak jak Dawid mówił. Or like Solomon was saying. Jak Salomon. Oh, he's the lily of the valley. On jest he's the rose of Sharon. On jest różą sarońską. You're already tired? Już zmęczeni jesteśmy? Huh? My preaching is over. Come on, start talking. Moje kazanie się skończyło. Teraz wygłosicie sobie nawzajem. You're finished? I wanted to use it sometimes. You know, when we meet each other, we should talk about God. Lubię tak czasami popraktykować, aby uczyć się mówić o dobroci Bożej między sobą. When Paul talks about worship. Kiedy Paweł mówi na temat uwielbienia, apostoł Paweł. And there he says to some there's a psalm, to some there is a word, and they said they're talking to each other in on psalm. Mówi tak, że mamy rozmawiać ze sobą poprzez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Have you read that? Rozmawiać ze sobą. What were they doing? Co robimy? They were singing to each other. Oni nawet
śpiewali psalmy się sobie nawzajem. Have you done that any time in your life? Zrobiliście to już kiedyś? Śpiewaliście sing, sobie nawzajem? A więc ja śpiewam jemu, a on śpiewa mi. I tak śpiewamy sobie psalmy. This is Christianity. To jest chrześcijaństwo. This is why God has called us. Do tego nas Bóg powołał. To enjoy the presence of God. Aby radować się i cieszyć się Bożą obecnością. I'm not finished. I've got some more to say. Jeszcze nie skończyłem, jeszcze mam coś do powiedzenia. It's that those who fear the Lord, they talk to one another. A więc ci, którzy mieli bojaźń Pańską w sercu, mówili and the między Lord sobą. Listened and heard him. A Pan uważnie ich słyszał. Czy wiesz, że Bóg słyszał to, co mówiłeś przed chwilą? When you're talking to each other, kiedy mówiłeś drugiej osobie, he was walking along and listening to you. On był między nami, przechadzał się pomiędzy nami. He was listening. I słuchał. And when you're talking about him, kiedy mówiłeś o Nim, you, did you talk about him? Mówiliście o Panu? Huh? Or you're talking about shopping tomorrow? Czy o zakupach jutrzejszych? Huh? Did you talk about him? Rozmawialiście o Bogu? And he comes and listens. I on przyszedł i słuchał. Yes, I like it. O, jak mi się to podoba. That's so nice of you. O, jak miło. You're talking so much about me. Tak mówią o mnie pięknie. Oh, you're saying so many nice things about me. Jakieś piękne słowa używają. When the other group is challenging him. A ci drudzy przekamarzają się. When the other group is hurting his heart. Inni ranią jego serce. God looks at us and he says, I love it. A Bóg mówi, patrząc na nas, kocham, so lubię to. Good. To jest piękne. I like it. Would you say more about me? Czy powiesz coś więcej o mnie? Would you talk more about me? Będziesz like mówił this? O Panu więcej? I want to, you're cooling my heart. You're blessing my heart. Błogosławisz moje serce. Amen. Amen. And it says a book of remembrance will be written. I tam jest dalej dodane i księga pamiątkowa zostanie spisana. Amen. A book of remembrance. What is the day today? I księga pamiątkowa zostanie zapisana, którego dziś jest? What is it? 28, 29? 29. Eh? 29. 29? Yeah. 29 of September 2015. 29 wrzesień 1915 rok. When we go to heaven. 2015 rok. He will call us. I kiedy staniemy przed Panem, zawoła nas i otworzy księgę pamiątkową. Pamiętasz, co mówiłeś o mnie 29 września 2015 roku? Przeczytam ci. Oh, you said I'm a wonderful God. Mówiłeś, że cudownym jestem Bogiem. You said I'm a loving God. Że kocham cię. He has written everything that you talked about him. Bóg zapisuje wszystko w swojej pamiątkowej księdze, co mówisz o nim. Amen. When the people who do not believe in him is talking against him. Ludzie, którzy nie wierzą w niego, mówią przeciwko niemu. But to the one who fear him, God is saying like this. Ale dla tych, którzy mają bojaźń w sercu. In verse 17 he says. Mówi tak do tego. Don't worry about them. Nie martw się o let tamtych. Them complain about me. Niech narzekają na let mnie. Them say it is useless to serve me. Niech mówią, co chcą. But I want you to hear what I want to say to you. Ale chcę, abyście posłuchali, co ja mówię o was. He's telling the people who fear him. Mówi do ludzi, którzy mają bojaźń w sercu. He's telling everyone here sitting tonight. Mówi do każdego, kto siedzi dziś tutaj. And he says, you are mine. Będą moją własnością. Alleluja. Alleluja. You are mine. Jesteś moją własnością. And I have kept you as a jewel in my hand. I będę trzymał ciebie jako cenny dar w swojej dłoni. You are like a jewel, precious thing in his hand. Jesteś jak klejnot, taki piękny klejnot w mojej ręce. And I will protect you and spare you like a father will protect the son. I będę cię chronił i oszczędzę cię jak ojciec syna, który mu służy. And I will show the difference between the people who serve me and the people who don't serve. I wtedy dostrzegą różnicę między sprawiedliwymi a bezbożnymi. And God says there is a day is coming when I will burn everything down. I Biblia mówi, że przyjdzie taki dzień, kiedy będzie palił ogień jak piec. Everyone who is wicked, everyone is proud. Wszyscy zuchwali, wszyscy, którzy czynią zło, will pay their price. Spali ich ten dzień nadchodzący. And in verse 2, that's what I want to finish tonight. I wiersz, which one? The verse 20. I werset 20 tym zakończę. In verse 20 we read like this. Czytamy tak. But to you who fear my name.
Dla was, którzy boicie się mego imienia. How many want to fear God? Please raise your hands. Ilu z was mówi, mam bojaź Pana w sercu? Lift up your hands, everyone. Podnieście rękę. Don't put it down. Take it up. Show it. Podnieście i nie opuszczajcie. Keep it high. Don't put it down. Podnieście wysoko. If you are the group of the people who fear God, please raise ci, it up. Ci, którzy mają bojaź Pańską w sercu. Because the blessing is only for those people. Bo błogosławieństwo jest dla was. So if you fear Him, there's a blessing coming. Oto obietnica dla tych, którzy mają bojaź Pana w sercu. Amen. You can keep the hands up. Don't put it down. Nie opuszczajcie. And it says, but to you who fear my name. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia. The sun of righteousness will rise. Wzejdzie słońce sprawiedliwości. And he will come down with healing in his wings. Z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. And you will shall go out and grow fat like a stall fed. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. You can put your hands down, please. Możecie opuścić swoje the ręce. Bible, God says, Biblia mówi, but every one of you fear me, wszyscy, którzy mają bojaźń Pana w sercu, the sun of righteousness will rise in heaven. Będą oglądać wschodzące słońce sprawiedliwości w niebie. This is how he is explaining to us tonight. Tak to nam Bóg dziś tłumaczy. And he will come down from heaven like a bird. He'll come down from heaven. On przyjdzie z nieba do nas. He's coming down like an eagle. Przyjdzie jak przyfrunie jak orzeł. His wings are spread towards us. Jego skrzydła będą rozpostarte. And he's coming to whom? Do kogo przychodzi? He's coming to you. Do ciebie. He's coming just for you. Przychodzi dla ciebie. Not for anyone in the world. Dla nikogo innego w tym świecie. Not for the one who is finding fault with him. Nie ci, którzy narzekają na not Niego. To the one who is saying it is useless to serve God. Nie do tych, którzy mówią, próżnie jest służyć but to Bogu. The one who fear him. Ale przychodzi do tych, którzy mają bojaźń w swoim sercu. Ask one more time. Do you want to fear? Do you want to fear God? Lift up your hands once again. Czy chcesz mieć bojaźń w sercu przed Panem? Podnieś jeszcze raz yes, rękę. I want to be in that group. Ja chcę być w tej grupie. I'm in that group. Ja jestem w tej grupie. I fear God in my heart. Ja mam bojaźń Bożą w moim sercu. I love him with all my heart. Ja kocham Go całym moim sercem. I will not complain against my God. Nigdy nie będę narzekał przed Bogiem. That's you. Jeśli to jesteś Ty, and the word says, I will come down just for you. Biblia mówi, że On przyjdzie do nas na skrzydłach swoich. Jak orzeł, jak ptak z rozciągniętymi skrzydłami. I co On przynosi nam? Co On przynosi dla nas? Przychodzi z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Przynosi na swoich skrzydłach uzdrowienie. Przychodzi z niebios do nas. Dla ciebie. Popatrz na mnie na chwilę. Nie przychodzi dla nikogo innego. Przychodzi do tych, którzy mają bojaźń Bożą w sercu. I co On czyni? Rozciąga swoje skrzydła nad tobą. I co ma na tych skrzydłach? Co przynosi? Uzdrowienie. Tu nie chodzi tylko o uzdrowienie fizyczne. I can hear you. Oczywiście uzdrowienie dla naszego ciała. Ale ponad tym. Przynosi uzdrowienie do każdej sytuacji w naszym życiu. Do zranień w naszym życiu. Do problemów rodzinnych. Do pracy, którą mamy. We wszystkim, czym potrzebujesz uzdrowienia. Bóg ma moc dotknąć ciebie dzisiaj. Bo On przychodzi do ciebie. Co On ma? Uzdrowienie na swoich skrzydłach. I przychodzi do ciebie. Przynosi to. Wyciąga się ku tobie. I mówi, daj mi to, Panie. Ja tego chcę. Chcę tego, Panie. Przynieś to mi. Połóż to na mnie. Przyfruń do mnie. Przyjdź ze swoim uzdrowieniem. Przyjdź ze swoim uzdrowieniem do mojego życia. Czy widzicie, że przychodzi do was? On idzie do ciebie, frunie do ciebie. Przynosi uzdrowienie.
dla każdego z was. Do tych, którzy mają bojaźń Pana. Przychodzi do ciebie. Wyciągnij ręce i weź to dla siebie. To jest dar niebios dla ciebie. Jesteś gotowy to wziąć? Możesz to mieć. Możesz to mieć. To jest dla ciebie. Dla ciebie. Dla ciebie. Każdego z was. Gotowi, aby to wziąć? On przychodzi. Amen. Hallelujah. Przychodzi.